Te dwie cnoty to kłopoty. By uchronić YouTube od dewastacji, by polecić dobre anime ludziom naszej nacji, śpieszymy wygłosić garść naszych racji. By was dosięgnąć, będziemy walczyć. Spychu, Kanis, zespół nasz nie poleci produkcji, która jest zła. Więc słuchaj nas lub do dyskusji stań. No i to było wejście. Dzisiaj wraz ze Spychem pragnę wam przedstawić ranking największych złoczyńców, jakich japońska animacja widziała. Pamiętajcie tylko, że to nasz subiektywny ranking. Pod uwagę braliśmy trochę mniej znane postaci, które zdecydowanie zasługują, byśmy ich dokonania przedstawili. To prawdziwe łotry. Miejsce 10. Kyubei. To koronny przykład, dlaczego nie należy oceniać książki po okładce. Pod tą słodką mordką ukrywa się prawdziwy potwór. Niczym kotek z Sailor Moon rekrutuje małe dziewczynki i zsyła je na rzeź. Ich ból i cierpienie są dla niego wykalkulowaną zmienną w korzyściach, które dziewczęta mają dla niego wypracować. Więc pod przykrywką magicznych mocy, którymi przekupuje bohaterki, podpisuje z nimi diabelski pakt. Tak, fałszywa i wypłukana z pozytywnych emocji postać nie mogła nie znaleźć się w tym rankingu. Miejsce 9. N. W całym uniwersum Dorohedoro próżno szukać bohaterów. To świat naszpikowany złoczyńcami, mordercami i magami, eksperymentującymi na ludziach. A w tej drabinie społecznej N znalazł się na samym szczycie. Ojciec chrzestny świata magów nie zawaha się użyć wszelkich środków, aby osiągnąć zamierzony cel. Zamiana ludzi w grzyby, którymi później karmi swoich gości, to jeden z lżejszych numerów, jakie wykręcił. Do tego N to jedna z najsympatyczniejszych postaci złych, której poczynania zaczynamy śledzić z większymi wypiekami na twarzy niż losy głównych bohaterów. Jego nietuzinkowe metody działania, często słodka naiwność i design to strzały w dziesiątkę. Miejsce 8. Hagoromo Gitsune. Na miejscu 8 najbardziej ponętna postać tego zestawienia. Lisi demon yokai, Hagoromo Gitsune swoimi wdziękami porwałaby duszę niejednego z nas. Pamiętajmy tylko, że postać ta w anime Nurarion no Majo jest główną antagonistką drugiego sezonu. Cały jej wątek jest niesamowicie intrygujący, a motyw poczęcia nowego Nue daje zastrzyk napięcia w całej historii. Aby jednak dokładniej zrozumieć, jak złą i jednocześnie niesamowicie potężną postacią jest Gitsune, musicie obejrzeć bardzo niedoceniane anime, jakim jest właśnie Nurarion no Majo. A teraz przed wami jedna z najbardziej niepokojących postaci w branży. Ten świński ryj nigdy nie budził sympatii, a jego zdrada była wręcz oczekiwana. Ale Squealer zapewnił sobie miejsce w tym rankingu ze względu na skalę tego, co zrobił. Dowodząc armią swoich pobratymców, rozmyślnie doprowadził do rzezi setek, jeśli nie tysięcy ludzi. Jednak nie to było najgorsze. Ten drań pogwałcił wszystkie świętości, przekroczył granice, której nigdy nie wolno było przekraczać. Jako dowódca i strateg wykazał się niebywałymi zdolnościami, ale równocześnie poległ na polu, które tak bardzo chciał zająć. Polu bycia istotą ludzką. Miejsce 6. Kotomine Kirei. Kotomine Kirei, figura pojawiająca się przede wszystkim w uniwersum Fate Stay Night oraz Zero, to zdecydowanie najczarniejszy ludzki antagonista oraz postać niesamowicie skomplikowana. W zależności, którą odsłonę Fate Stay Night obejrzymy, w każdej postać ta będzie przedstawiona inaczej. Początkowo miał on być jedynie wsparciem dla jednego z uczestników czwartej wojny o Graala, ale wkrótce się okazało, że rola statysty to dla niego za mało. Wykorzystał swoją pozycję arbitra, aby zmienić przebieg gry o Świętego Graala wedle własnych upodobań. Przyczynił się także do upadku Emii Kiritsugu, czego osobiście nie jestem w stanie mu wybaczyć. Ale na samym mataczeniu w wojnie się nie skończyło. Kirei uwikłał w swoje działania niewinnych ludzi, czerpiąc przyjemność i rozkosz z ich cierpienia, a sprzymierzeńców perfidnie zdradził. Ten człowiek to synonim zwrotu, wbić komuś nóż w plecy. Kto oglądał, ten zrozumie. Miejsce 5. Magase Ai. Tę kobietę można by opisać tysiącem epitetów, ale gdyby chcieć cały ten potok słów zamknąć w jednym zdaniu, powiedziałbym, że wszystko co ludzkie jest obce Magase Ai. Anime Babylon zebrało mieszane recenzje i przez wielu było bardzo krytykowane, ale seria ratuje właśnie postać głównej antagonistki. Magase otwarcie kwestionowała ogólnie przyjęte standardy społeczne. Nakłanianie do samobójstwa, zabijanie ludzi i ich powolne torturowanie nie były w jej oczach niczym złym. A gdy zwrócono jej uwagę, że to co robi jest złe, Ai pytała: dlaczego? Dlaczego to jest złe?
ta kobieta w ogóle nie posiada empatii. Dokładnie. Momenty, kiedy dopuszczała się największych podłości z uśmiechem małej dziewczynki, która wyrywa motylkowi skrzydełka, by sprawdzić, jak ten zareaguje, były straszne. Nie tyle ze względu na popełniany czyn, co fakt, że osoba, która go popełnia, nie czuje jego wagi. Miejsce czwarte. Kira Yoshikage. Na naszej liście nie mogło zabraknąć chociaż jednego antagonisty z uniwersum JoJo. I ja wiem, lista postaci zepsutych do szpiku kości jest tutaj długa. Weźmy chociaż postać samego głównego złego kilku partów, czyli Dio. Jednak na szczególną uwagę zasługuje główny zły czwartego partu, czyli Kira Yoshikage. Dlaczego on, a nie blond włosy mięśniak, którego krzykiem bojowym jest muda, muda, muda? Bo Kiry Yoshikage jako złoczyńcy bałem się dużo bardziej, śledząc fabułę Nieskruszonego Diamentu. To przecież seryjny morderca, który dzięki swoim nowo nabytym mocom standu sieje zło nieskalane. A uwierzcie, nie ma na świecie nic gorszego, jak nieuchwytny zabójca i gwałciciel. A tak właśnie żył Kira, za dnia zwykły pracownik biurowy, nocą zimny morderca. Najgorsze jest to, że postać ta wykreowana została tak zabawnie, że często jego poczynania fabularne ogląda się aż nazbyt przyjemnie. Aż ciarki mnie przechodzą na myśl, że cała potyczka z nim podzielona na dwa etapy była tak doskonała. To zdecydowanie jedna z najoryginalniejszych i najbardziej specyficznych złych postaci w mangach i anime w ogóle. Miejsce trzecie. Meruem. Najpotężniejszą postacią tego rankingu bez wątpienia jest Meruem, król mrówek z anime Hunter x Hunter. W pewnym etapie seansu zastanawialiśmy się, czy tego koksa da się w ogóle w jakikolwiek sposób pokonać. Jednak do rankingu tego nie trafił przez swoją niesamowitą moc, a przez fakt, że był nieprzykładnym królem swojego rodu. Nie tylko traktował swoich poddanych jak śmieci, ale nawet nie obejrzał się na własną matkę, gdy ta wydawała ostatnie tchnienie. Podbitych ludzi traktował jak żywy inwentarz, który uśmierca się tak szybko, jak tylko ten straci swoją wartość. Jeżeli Togashi chciał stworzyć postać budzącą lęku widzów i czytelników, to cholera, udało mu się to. Meruem jest bezwzględny, wypukany z emocji, zimnokrwisty, a jego jedynym celem jest potęga i zagłada świata. Choć to, co ostatecznie stało się z tym czarnym charakterem, dało świadectwo, że w każdej, nawet najbardziej beznadziejnej sytuacji, jest malutkie światełko nadziei. Miejsce drugie. Johan. A to jest dopiero drań. Chłopak został uratowany przez głównego bohatera i czym mu się odpłacił? Zrujnowaniem życia. Gdy po latach Johan ponownie staje przed doktorem Tenmą, jest ucieleśnieniem słowa potwór. Na oczach lekarza z zimnym, niewzruszonym uśmiechem zabija człowieka i zaraz potem rozkoszuje się agonią głównego bohatera. Ten bezkompromisowo okrutny i bezwzględny socjopata miał co prawda trudne dzieciństwo i żałował, że został uratowany przez doktora Tenmę, jednak nie zdawał sobie sprawy z tego, że takie właśnie obowiązki ma każdy lekarz. Więc zamiast okazać mu wdzięczność, Johan dokłada mu do jego trudnego życia gorący grot w postaci wrobienia w morderstwo. Należy także wspomnieć o ostatecznym planie niegodziwca. Jego pragnieniem jest zostać ostatnią żyjącą na świecie osobą i obserwować, jak kończy się ludzkość. Tak destrukcyjna postać zasługuje na wysokie miejsce w tym rankingu. Przed pierwszym miejscem wspomnienie jeszcze kilku łotrów. Yubaba z filmu Spirited Away w Krainie Bogów. Sosuke Aizen z anime Bleach. Shigaraki Tomura z anime Boku no Hero Academia. Frieza z anime Dragon Ball Z. Light Yagami z anime Death Note. Gendo Ikari z anime Neon Genesis Evangelion. Lulush Lamperouge z anime Code Geass. Hisoka z anime Hunter x Hunter. Zespół R z anime Pokémon. Miejsce pierwsze. Griffith. Pewien sławny pirat kiedyś powiedział, że najniższe kręgi piekła są zarezerwowane dla zdrajców i buntowników. A Griffith jest niezaprzeczalnie tym pierwszym. Jasne, można go bronić, że o jego zdradzie zadecydowało życie, ale by zrobić przy tym tak wiele złego... Postać, która na początku historii przedstawia nam się jako doskonały sprzymierzeniec i dowódca, z czasem wpada w pułapkę własnych kompleksów i wygórowanych ambicji. Jeszcze przed dokonaniem tej straszliwej zbrodni, Biały Sokół oznaczał się przebiegłością i bezwzględnością w dążeniu do celu, ale cały czas
przypominał człowieka. Nieważne jak krwawe były jego knowania, bohaterowie nadal mogli w nim dostrzec sprzymierzeńca i przyjaciela. No i ten strzał w pysk w stronę widzów, którzy zostali oszukani. Postać, z której brało się przykład, w pewnym momencie stała się najgorszym możliwym antagonistą, jakiego widział świat. I choć fabuła powolutku przyzwyczajała nas do upadku Griffina, to i tak nasze serce zaczęło krwawić, kiedy obserwowaliśmy dramatyczną degradację tej postaci. Z bohatera do diabła wcielonego. Gdyby istniało takie przysłowie, Griffin byłby jego doskonałym przykładem. Wiecie, chłopaki, tak sobie myślałem nad tym, co mówicie i... I? Griffith nie zrobił nic złego. Pff, zgodzicie się ze mną, prawda? Ojoj.